Ustawa emerytalna Secure Act wprowadzona w 2020 roku zlikwidowała tzw. stretch IRA, które było bardzo korzystną opcją przy dziedziczeniu kont emerytalnych, gdyż umożliwiała rodzinie rozłożenie w czasie dystrybucji i wynikających z nich należności podatkowych. I po wprowadzeniu nowych przepisów beneficjenci kont IRA mają teraz obowiązek wybrania całej sumy z odziedziczonego konta w ciągu 10 lat od odziedziczenia. Na szczęście istnieje wiele innych sposobów, dzięki którym możemy przekazać nasz majątek, płacąc przy tym jak najmniejszy podatek. Jednym z nich są konta Roth, na których nagromadzone pieniądze są dziedziczone bez podatku, co jest ogromną korzyścią dla naszych spadkobierców. O kontach Roth wspominaliśmy już niejednokrotnie. Przypomnę tylko, że możemy je utworzyć przez konwersję tradycyjnego konta IRA lub poprzez wpłacanie rocznych kontrybucji. Następna opcja, którą warto rozważyć, to wypłata w ramach prezentu. Prawo podatkowe zezwala na podarunki w formie pieniężnej do 17 tysięcy na rok na osobę bez konsekwencji podatkowych, czyli bez płacenia tzw. gift tax. I dzięki temu możemy przekazać część naszych oszczędności emerytalnych swoim beneficjentom jeszcze za życia, ale proszę pamiętać, że w dalszym ciągu nie unikniemy podatku od zrealizowanej wypłaty z konta emerytalnego. Jeśli pragniemy przekazać większe kwoty pieniężne, możemy dokonać wypłaty z IRA bezpośrednio na konto edukacyjne 529, czyli tzw. College Savings Account, na które możemy przekazać do 85 tysięcy, czyli 5 razy więcej niż w przypadku prezentu dla indywidualnej osoby. Możemy również przekazać nasze oszczędności emerytalne na cele charytatywne. Ważne jest tylko, aby zrobić to w odpowiedni sposób, aby uniknąć należności podatkowych. Kolejna strategia wykorzystywana w planowaniu spadkowym to ubezpieczenia na życie, które są jednym z najbardziej popularnych narzędzi pozwalających na zabezpieczenie przyszłości naszych bliskich w formie wolnej od podatku. I warto tutaj wspomnieć, że obecne firmy ubezpieczeniowe dzięki takim polisom jak Universal Index Life nie tylko gwarantują nam zabezpieczenie na wypadek naszej śmierci, ale też kumulują fundusze i mogą zapewnić strumień dochodu bez podatku na wszystkie lata emerytalne oraz inne korzyści, z których możemy korzystać jeszcze za życia. Więc jak widać, mamy do wyboru kilka różnych opcji, dzięki którym możemy przekazać nasz majątek, kontrolując przy tym nasze podatki. Zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy finansowego, który w oparciu o naszą indywidualną sytuację pomoże nam w doborze najlepszych rozwiązań. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zaplanowaniu swojej emerytury i przyszłości swoich bliskich, zapraszamy do Financial Wealth Alliance. I aby umówić się na bezpłatną konsultację, proszę dzwonić do naszego biura 847-312-3454. Zachęcamy też do polubienia naszej strony na Facebook Zaplanuj Finanse oraz śledzenia naszego kanału na YouTube też o nazwie Zaplanuj Finanse. Znajdziecie tam Państwo mnóstwo pożytecznych informacji dotyczących inwestowania i planowania emerytalnego.